Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 20 marzec 2023 rok. Proszę Państwa, ta rodzina, mimo że przezimowała, odnalazłem matkę niezbyt ładnie. Proszę Państwa, niezbyt ładnie. Ona mi się prezentuje, po prostu ona mi nie lata. No i podejrzewuję, że tu matka może nie czerwić. A skoro ma matki już zapasowe, no to dlaczego mam nie poddać innej? Jak Państwo widzicie, ramka ostatnia pusta. Jedni mówią, że zaglądanie do rodziny to jest jej przeszkadzanie, za, proszę Państwa, za kłócanie jej rytmu. To nie do końca jest prawda. Bo jak jest problem w rodzinie, to takim przeglądem to ratujesz rodzinę, a nie zakłócasz jej rytm pracy, rytm bycia. Tak. No słabo ten kłąb jest rozluźniony. No i 5 ramek pszczół. Proszę Państwa, nie są to ramki. Nie wiadomo jak obsięgnięte, ale są. No przeciętnie w mojej pasiece. To mnie troszkę szokuje, że prawie wszystkie rodziny są w jednakowej kondycji. Prawie, mówię prawie, nie wszystkie. Komórki są przyszykowane, przyryktowane do czerwienia, a czerwiu nie ma. Co prawda, widziałem tu tylko jedną pszczołę z pyłkiem. No, rodzina nie jest beznadziejna, a problem z czerwieniem. No proszę Państwa, jest i czerw. Jest i czerw. Są i jajka. Z drugiej strony są jajka. I jest i matka. To jest bardzo dobra matka. Zobaczę. Może byłoby stosownie ramkę z pokarmem przełożyć jej na pierwszą ramkę, bo te ramki niezbyt dobrze się czują z tyłu, la widzę. Tak, proszę Państwa, no ul nieoziębiany, niewyziębiany, mimo to matka bardzo późno zaczęła czerwienie. To wszystko to jest typowy Kaukaz, proszę Państwa. Typowy Kaukaz. No i pusta ramka. Pierwsza pusta. I bardzo śmiało można ostatnią ramkę pełną, proszę Państwa, dać na pierwszą. No już teraz ten plaster tak jakby dołem mi zawilk. To jest oznaką, że rodzina zaczęła w ulu wytwarzać temperaturę. Pierwsza taka oznaka. O. Wszystko ładnie wyprzesuwam. I pszczółki będą mieć pokarm w obrębie czerwiu.
pszczółki będą mieć pokarm w obrębie czerwiu. I proszę Państwa, teraz to wszystko. Proszę Państwa, teraz to wszystko muszę w systemie kroczącym przewalić. O. Resztę wniosków na temat tego gniazda, tych pszczół, to dopiero wyciągnę przy oglądaniu nagrania na internecie. Proszę Państwa, ja tu sobie przygotowałem klateczki do łapania matek, a tu się okazało, że matka jest dobra. Matka jest bardzo fajna. W poprzedniej rodzinie zajrzystą rodzinę załatwiłem. Niektórzy panowie z internetu mi piszą, że raczej w tych rodzinach jest bardzo dużo warozy i że lada chwila będzie choroba wirusowa, deformacja skrzydełek pszczelich. No proszę Państwa, ja się też obawiam. Dużo ryzykuję, prowadząc pszczoły na tej pierwszej komórce, na krótkiej komórce, no bo ryzykuję, proszę Państwa, całą pasieką. Ryzykuję całą pasieką. O. Tak, proszę Państwa, ten gwóźdź to ma wymiar 7 mm i 2 dziesiąte. Proszę Państwa, to nie są gusła, tak mi pisze jeden pan, że ustawię ramki na gwoździe i nie będzie warozy. Gwóźdź służy jako wymiar, jako prawidło, a nie jakieś tam czary. No, szkoda, że tyle gadam w tym temacie i ktoś no tak dziwnie zrozumiał to, jakby na przekór. I rodzina pięknie zeszła w dółla, pochowała się. No i tą rodzinę, proszę Państwa, nie można zabezpieczyć jakąś tam powałką, czy nie wiem czym, tylko najlepiej ściereczką. To jest najlepsza metoda. Wtedy te pszczoły mają najlepsze warunki do utrzymania temperatury w puli czerwiu. Temperatura w puli czerwiu. Teraz na to idzie taka gąbka. Kilka gąbek idzie, bo mam. Naprawdę te pszczoły są będą zabezpieczone przed napływem zimnego powietrza. Wiadomo, gdy będzie z gniazda uchodziło ciepłe powietrze, gdy z gniazda będzie uchodziło ciepłe powietrze, do gniazda będzie wnikało zimne powietrze, to na tym obszarze będzie skraplanie i będzie wilgoć. Proszę Państwa, więc tu moje podejrzenia, że mogą być problemy z matką, się nie spełniły. Jest matka, jest wszystko ok. Także ta rodzina może być nieprzeglądana do 10 kwietnia. Proszę Państwa, i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.